Kamera termowizyjna bez wątpienia jest jednym z najważniejszych urządzeń diagnostycznych znajdujących się w naszym serwisie. Z użyciem termowizji odnalezienie źródła usterki staje się znacznie prostsze i szybsze. Miejsce lub element wykazujący dużą temperaturę zostanie zaznaczony z odpowiednią barwą kolorów ciepłych. Jest to metoda diagnostyki, która nie wymaga dodatkowego stresowania naprawianego przez nas urządzenia, tak jak działo się to w przypadku próby zwarciowej czy poszukiwań uszkodzenia z użyciem freezera. Wiemy, jak bardzo problematyczny jest wybór odpowiedniej kamery termowizyjnej, szczególnie kiedy nie wiemy, na co dokładnie zwrócić uwagę. Dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy 7 różnych, dostępnych w naszym sklepie kamer, odmiennych od siebie w kwestiach sprzętowych, jak i użytkowych. Przy zestawieniu takiej ilości kamer przydzieliliśmy je do odpowiednich grup, biorąc pod uwagę odpowiednio opcje oferowane przez kamery, sposób montażu kamer, jakość wyświetlanego obrazu. W grupie podstawowej mamy jedną propozycję, którą jest kamera ShortCam LC-AD11. Kamera pracuje na interfejsie Ethernet. Oznacza to, że umożliwia ona podpięcie do routera i strumieniowanie obrazu po sieci lokalnej. Niesamowicie wygodna funkcja w przypadku serwisowych szkoleń. Przykładowo, technik streamuje obraz z kamery termowizyjnej, który jest równocześnie oglądany przez 10 osób ze szkolenia. Dodatkowo, ta kamera posiada dwa oddzielne obiektywy, światła widzialnego i podczerwonego, umożliwiając w ten sposób manualne przełączanie między trybami światła. LC-AD11 jest montowana na stałe na dedykowanym uchwycie dołączanym do zestawu. W grupie zaawansowanej posiadamy aż 4 propozycje. W tym wariancie zauważyliśmy wiele podobnych do siebie funkcji, dlatego zdecydowaliśmy o zgrupowaniu tych kamer ze sobą. Różnice między nimi dotyczą głównie rodzaju dołączanego uchwytu, opcji oferowanych z poziomu aplikacji czy jakości wyświetlanego obrazu, pomimo tego, że każda z tych kamer pokazuje naprawdę ostry i jakościowy obraz. W tej grupie zaprezentujemy 4 modele kamer termowizyjnych i będą to DYT Spectrum All CA10, MA Ant Super EarCam, Qianli Super Cam X i Mega Idea EarCam. W grupie innego montażu mamy 2 propozycje. Jak sama nazwa wskazuje, będą to kamery o innym typie montażu, za to o równie dobrych osiągach. Pierwszą propozycją jest kamera ShortCam 2 LC-AD15. To typ przenośnej kamery. Nie posiada ona żadnego stałego uchwytu i jest możliwa do uruchomienia wszędzie tam, gdzie mamy mało miejsca, a to za sprawą jej małych gabarytów. Kamera w całości jest jednym elementem. Oznacza to, że matryca kamery zawsze znajduje się na jednakowej wysokości. LC-AD15 to kamera pracująca z użyciem interfejsu USB-C. Również posiada ona 2 oddzielne obiektywy, jak wcześniej prezentowany model, i również umożliwia przełączanie między przechwytywanymi obrazami. Drugą propozycją będzie kamera Mega Idea Super EarCam Mini. Jest to kamera dedykowana do mikroskopów i jest ona montowana bezpośrednio do jarzma mikroskopu. Oznacza to, że jej używanie wiąże się z koniecznością zakupu lub posiadania właśnie mikroskopu. Jej gabaryty są naprawdę małe, a kształt obudowy został odpowiednio wyprofilowany, tak aby nie kolidować z podglądem z mikroskopu. Kamera pracuje z użyciem portu USB-C i posiada fizyczny włącznik znajdujący się przy obiektywie kamery. W naszej części zaprezentujemy widoczne na ekranie kamery podczas pracy. Poznacie także szczegóły odnośnie ich specyfikacji. ShortCam LC-AD11 posiada sensor o rozdzielczości 160x120 pikseli. Co prawda, brakuje nam tutaj funkcji podglądu w 3D. Jednak niewątpliwą zaletą tego modelu jest port Ethernet, umożliwiający strumieniowanie obrazu po sieci LAN. Kamera posiada dużą aluminiową stopkę oraz opcję regulacji kąta nachylenia całej głowicy. Urządzenie jest w całości wykonane z wysokiej jakości aluminium. Warto pamiętać o tym, że LC-AD11 pozwala także na podgląd w świetle widzialnym. Naszym zdaniem to idealne urządzenie dla osób prowadzących szkolenia z zakresu lutowania czy diagnostyki płyt głównych, szczególnie z uwagi na wysoką jakość obrazu oraz wbudowany port RJ45. A tak prezentuje się przykładowe nagranie z inspekcji płyty głównej smartfona z użyciem tej kamery termowizyjnej. DYT Spectrum All CA10 to model, który wyróżnia się przede wszystkim konstrukcją. Dzięki zastosowaniu kilku pokręteł z długim gwintem, użytkownik może bardzo precyzyjnie ustawić głowicę względem diagnozowanej płyty głównej.
Samoregulowane ramię można również przykręcić w dwóch różnych miejscach podstawki. Dzięki takim rozwiązaniom konstrukcyjnym model ten powinien sprawdzić się świetnie przy inspekcji większych płyt głównych. DYT Spectrum OUL CA10 pracuje w oparciu o interfejs USB-C, a rozdzielczość sensora to aż 256x190 pikseli. Kamera posiada także opcję prezentacji gorących punktów analizowanego obrazu w formie trójwymiarowej. MA Ant Super EarCam to urządzenie znacznie mniejszych rozmiarów. Kamera posiada port USB-C, który służy do zasilania i komunikacji z komputerem. Mamy możliwość regulacji wysokości głowicy oraz kąta jej nachylenia względem podstawki, która jest w całości pokryta gumą odporną na wysokie temperatury. W tym modelu dostępna jest także opcja mapowania ciepła w trójwymiarze. Sensor o rozdzielczości 260x200 pikseli daje ostry i czytelny obraz. Kompaktowe rozmiary zdecydowanie stanowią plus w przypadku, gdy dysponujemy ograniczoną przestrzenią przy stanowisku serwisowym. Qianli SuperCam X. Konstrukcyjnie bardzo przypomina prezentowany wcześniej model. Wymiary są niemal identyczne, tak jak opcja regulacji wysokości głowicy, jak i fakt, że działa ona w oparciu o interfejs USB typu C i posiada gumową podstawkę. Model ten naszym zdaniem wyróżnia się jedynym z najszybszych przetworników. Analizowany obraz jest ostry i bardzo płynny. Zdecydowanie nie brakuje tutaj FPS-ów. Qianli SuperCam X umożliwia również prezentację gorących obszarów PCB w formie trójwymiarowej, a rozdzielczość sensora to 260x200 pikseli. Mega Idea Super EarCam 2S to kamera, którą cechuje bardzo ciekawy wygląd oraz wysokiej jakości materiały. Mamy tutaj może mniej opcji regulacji, jednak zdecydowanie na plus wyróżnić można tutaj maksymalną wysokość głowicy względem podstawki. Podobnie jak pierwsza kamera z grupy, czyli DYT Spectrum OUL, model ten powinien sprawdzić się rewelacyjnie przy inspekcji większych płyt PCB. Mega Idea Super EarCam 2S posiada złącze USB-C, przycisk on-off oraz umożliwia podgląd obrazu w formie trójwymiarowej. Rozdzielczość sensora to 256x192 piksele. ShortCam 2 LCAD15 różni się od wszystkich wcześniej wymienionych urządzeń. Można powiedzieć, że jest to przenośna kamera inspekcyjna. Widoczna na przebitkach podkładka stanowi opcjonalne akcesorium do kamery. Rozłożenie kamery nie wymaga użycia żadnego śrubokręta. ShortCam 2 posiada wbudowany zawias, po którego otwarciu uzyskujemy pozycję, w której kamera jest gotowa do pracy. Sensor ustawiamy równolegle względem podłoża. Jednocześnie nie mamy tutaj opcji 3D, czy zmiany pozycji głowicy. Jednak przy tak kompaktowych rozmiarach tego typu kompromisy są oczywiste. LCAD15 pozwala za to także na podgląd w świetle widzialnym oraz swobodne przełączanie się między tym trybem a sensorem IR o rozdzielczości 256x192 piksele. Mega Idea Super EarCam Mini. Ostatnia z kamer w naszym zestawieniu. Mimo bardzo niewielkich rozmiarów, urządzenie pozwala nam uzyskać podgląd w formie 3D z zachowaniem bardzo ostrego obrazu. Wyjątkowy w tym modelu jest sposób montażu, otóż tak jak mówiliśmy wcześniej, kamera ta jest montowana do jarzma mikroskopu. Widoczny na ekranie pałąk jest ruchomy, a więc możemy regulować wysokość położenia samej kamery. Kształt obudowy urządzenia jest wyprofilowany tak, by nie zasłaniać tego, co widzimy przez okular mikroskopu. Na wielkie uznanie zasługuje tu rozdzielczość sensora, czyli 256x190 pikseli. Mimo bardzo niewielkich rozmiarów, kamera ta pozwala na inspekcję z użyciem trybu 3D. Mamy nadzieję, że nasze zestawienie kamer termowizyjnych rozwieje wątpliwości w kwestii wyboru odpowiedniego urządzenia do Waszego serwisu. Więcej szczegółów w temacie powyższych kamer możecie znaleźć w naszym sklepie serwisowe.pl. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz obserwacji naszego TikToka, Facebooka oraz Instagrama.